Siemka, z tej strony Prosołt i witam was w nowej serii pod tytułem Vader Immortal a Star Wars VR Series. A słuchajcie, ta gra wygrała w świecie aż 74% poparcia. Na drugim miejscu był Wolfenstein Cyberpilot, 16% zatem. Tutaj reszta pozycji, czyli właśnie The Mage's Tale oraz Killing Floor The Incursion, dostały tylko 5%. Słabo, nie powiem. Ale jak najbardziej rozumiem, powiem wam nawet taką ciekawostkę, że nie planowałem nagrywać tej serii na samym początku. Dopiero tak właśnie w ostatnim czasie była promocja. No i mówię, nie, no biorę, bo już miałem kupować w normalnej cenie, ale 134 zł za 2 godziny rozgrywki. Nope. Nope. Dosłownie nope. Z całym szacunkiem do samego siebie, ale tak to właśnie wyszło. No ale jeśli chodzi o samą grę, na początku mogę właśnie powiedzieć, że jest ona następcą The Wizards Enchanted Edition. Jedna chyba z najlepszych gier takich fantazy czarodziejskich. I tutaj, jeśli chodzi o Vader Immortal, wyszedł on w 2019 roku na PC-ty, czyli właśnie na Steam VR-a, Oculus Rift'a i tym podobne. Później, półtora roku później, wyszedł właśnie na PlayStation VR. I tutaj właśnie sama ta gra jest podzielona na trzy epizody. No i tutaj właśnie mamy okazję odwiedzić naszego Darth'a Vadera na planecie Mustafar, gdzie on sobie tam właśnie przesiadywał i w sumie jakby nie patrzeć, to tam umarł nasz Anakin, który został Darth'em Vaderem. To znamy właśnie z uniwersum Star Warsów. Każda osoba, która to ogląda, powinna to wiedzieć, moim zdaniem. A jeśli nie, no to niestety dałem wam spoilera, bardzo mi przykro, ale raczej każdy zna fabułę Star Warsów. Więc tutaj nie muszę przybliżać, ale ogólnie akcja gry dzieje się między trzecim, znaczy po trzecim epizodzie i przed czwartym epizodzie, czyli tak pomiędzy po prostu tymi epizodami. Producentem oczywiście jest ILMX Lab, które wyprodukowało już właśnie Star Wars Droid Repair Bay. Tutaj niestety gra wyszła tylko na Steama, czyli właśnie na PC-ty, ale nie martwcie się, jak wyjdzie adapter do PSVR 2 i już będę miał właśnie PSVR 2, to pewnie wam to pokażę w miarę możliwości. Tutaj jeszcze Star Wars Tales from the Galaxy's Edge Enchanted Edition i jeszcze wyszły jakieś dwie takie oddzielne na Steama. I one później zostały złączone w tej wersji na PS5, czyli na PSVR 2. To też wam nagram na spokojnie, nie ma się co martwić. I jeszcze tutaj współtwórcą jest Ninja Theory, czyli właśnie najbardziej znany z produkcji Hellblade 1 oraz 2. Bynajmniej dla mnie to jest najbardziej znana gra. No i tutaj jeszcze Bleeding Edge, Heavenly Sword, Devil May Cry z 2013. No i w sumie to praktycznie wszystko. No i wydawcą jest oczywiście Lucasfilm, no bo wiadomo, to jest ich franczyza, więc oni powinni o tym decydować. No i w sumie tu fabułę też wam określiłem, gdzie ona się będzie dziać. Jednak na czym ona będzie polegać i co ona będzie opowiadać, to już jest owiane tajemnicą. Więc ja chcę tą tajemnicę rozwiązać sam.
Niestety gra jest po angielsku, więc będę musiał wam tutaj niestety czy niestety tłumaczyć. What the hell? Co ja odpaliłem? What? Ludzie, ja nie wiem co ja odpaliłem. What the hell? Ale ładnie. No w sumie gra robiona na Unreal Engine 4. Jak odpalałem grę, to wiecie, zazwyczaj się taka tapeta pokazuje. Wiecie, na przykład z okładką samej gry. Tak chcę. A, ja muszę te przyciski obok wciskać. A nie prosto na to. I tak głupie. I no, wracając. Zazwyczaj jak się coś takiego wyświetla, no to właśnie jakaś okładka gry. Tymczasem Vader Immortal dało po prostu logo, że robione na Unreal Engine. Wow. No, świetnie. Dobra, komfortowy biorę. A customize club? Climb? Skip climb. Nie, nie chcę! Dlaczego mi to wyłączyło? A, bo ten. Że niby motion sickness będę miał. No nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Dobra, lecimy. Ile mi to wyszło? 7 minut. Słuchajcie, ogólnie właśnie gra jest podzielona na 3 epizody i ona jest tak od 40 minut do nawet godziny, zależnie od tego jak gracie. Dawno, dawno temu w... Dawno, dawno temu w Galaktyce, czy jakoś tak, no. Lepiej ruszajmy, kapitanie. Chwila, ja sobie zobaczę, czy... Language and subtitles. No nie, nie ma polskiego, niestety. To już z problemami do twórców. No dobra, już mam. Rosjan. Musimy wlecieć w cyberprzestrzeń. Tak jest, okej. Okay. Widzę wyraźnie napisy. Naprawdę musisz trafić te... A... Te przyciski musiał odpalić. Dobra, kontrolki skoku grawitacyjnego. Dobra, lecimy. Nigdy mi się nie znudzi. Dobra, ja niedługo wylądujemy na jakimś tam ciemnym markecie. Będziemy jeszcze trochę w tej hiperprzestrzeni. Aha, dobra. Ej, nie lubię takiego sterowania. Ja lubię sobie pochodzić. Oh, Scrag. Looks like we took some damage back there. No, dostaliśmy jakieś obrażenia. Why don't you go ahead and... Dobra, musimy przeskanować statek. Nie będę wam dokładnie streszczać tych napisów, bo naprawdę nie mam tyle czasu ani tyle mózgu, żeby to szybko tak zrobić. O, dobra. Znaleźliśmy. Dobra, główny sensor anten został uszkodzony.
Musimy zrobić jakąś kopię. Znaczy musimy przełączyć na kopię zapasową. Czy coś ten deseń. Okej, możemy aktywować jakiś przełącznik. Jeśli widzimy jakieś inne problemy. Ale nie wiem, ja mam coś klikać, czy co? Sitting here ready for you to press that switch confirmation button, Captain. Switch confirmation button? O czym ty mówisz w ogóle do mnie? A, dobra, o tym. Okay, let's do the next one. Switching dobra. To defense systems. Zmieniamy na osłony. Dobra. Wait, bo ja jestem w stole, by the way. Nie wiem, jakim cudem to się stało. I nie mogę w ogóle... What the hell? Widzicie to? Gdzie ja teraz jestem? Jestem po drugiej stronie, siema! Dobra, no. Jakoś przeżyję. Ale no, przez to obracanie ja jestem w stoliku. Co to ma być? Hej, kochanie. You'll need to shut him down on your side. Dobra. To i tak, że mogę kliknąć, wiesz? To i tak, że mogę kliknąć. Something's wrong, Captain. Let's go check it out. Matko, mogę się ruszać. Boję się, że przez to dostanę choroby lokomocyjnej. To niemożliwe. Hyperspace and put us down in the Atravis sector. Dobra, i jesteśmy w jakimś sektorze Atravis. That doesn't look like any Star Destroyer that I've ever seen. How did they snap? Nie widziałem żadnej gwiazdy śmierci. This is Admiral Carius of the Galactic Empire. Surrender control of your ship immediately. Admiral Carius. This is ZOE3, first mate on the Windfall. ZOE to my friends. There must be some mistake. Admiral, the Windfall is a humble salvage vessel. Anything short of immediate compliance will result in your destruction. O, tutaj jest. My bad, Admiral. Sorry about that. Leaving our ship's guidance to your imperial control now. Okej, musieliśmy jakiejś kontroli imperialnej. No to wygląda jak Mustafar. Mustafar's a mining planet. Why are the Imperials taking us there? Czemu nas tam zabiera? Nie się pytasz? Imperium na takiej planecie. Mam złe przeczucie co do tego, kapitanie. Aha, czyli my teraz nie gramy Vaderem. No tak, logiczne przecież. Jak Imperium się do nas przesrało, to na pewno nie jesteśmy Vaderem. Nie, może wstępny to taki jest. I tak mnie nie traficie! Wy nigdy nie trafiacie! Szkoda, że nie mogę wam faka pokazać. Może mogę. Wiem, że w Blood and Truth można było pokazać faka. Dobra, musimy otworzyć drzwi.
Nie wiem, jakim cudem przez rękawiczki mnie zeskanowało, ale no dobra. Kim komentuje. Już się martwię, kapitanie. O. Jezu! Don't move, scum! You've caused us considerable inconvenience, smuggler. Smugglers? Who said we were smugglers? Take them both to the holding cell. Ja pierdziele. Droida nam zabili. Okej. Ej, czekajcie, bo ja mam jakiś problem z wibracjami na padzie. Tylko teraz, który to? No oczywiście wyłączyłem ten. Good. My name is Admiral Carius. In a moment, Darth Vader, Lord of this monolith, will give you a task at which you will undoubtedly fail. A word of advice. Do not anger Vader. I loathe cleaning these cells after interrogation. Cooperate, and I promise you a merciful death when he's through with his work. Albo... You are not the first candidate. Znaczy dostanę łaskową śmiercią. And you will likely not be the last. No i mamy Vadera. Pewnie zastanawiasz się, czemu cię tu sprowadziłem. Musisz spełnić jedno moje zadanie. Otwórz tę konfigurację, a oszczędzę twoje życie. Tego właśnie szukałem. Voice ID. Admiral Gable Carius. I will send for you shortly. I will send for you shortly, co? Nie ogarniam. What? Hej, podejdź bliżej. Chodź. Nie musi nas słyszeć. Otworzyłeś artefakt. Nikt tego nie zrobił przez eony. Ona żyje! Vylip Falma, Lord Master of my cavern clan. A jakiś klan jaskiniowców. Chcesz się stąd wydostać? Więc słuchaj. Gdy Vader cię znalazł, zdobył... Jest... Znaczy ma on niesamowitą moc. Nie dotykaj mnie. Musisz uciec z tej planety. Tak, no raczej to wiemy, Lord Masterze. Ale nie możemy się wydostać. I don't want to ask, what? But where have you been hiding that? Don't tell me. You know what? I don't want to know. You need to insert the hydrospanner into that access port. Aha, do jakiegoś... Tutaj muszę dać. No i co?
Halo? The Hydra spanner is on your belt. Aha, dlaczego on mi się schował? Myślałem, że on sobie tak po prostu został zużyty i tyle. No i dupa. No nie wiem, czy wygląda to tak obiecująco. Czekajcie. You've got the faceplate open. See if you can remove it. A. Dobra. Dobra. Wow, you did it, Captain. Udało ci się, kapitanie. Dzięki, Velip. Velip, jakoś tak. W sumie nie słuchałam. Dobra, bez ofensywy, ale to nie jest nasza pierwsza ucieczka z więzienia. Odejdź, będziemy symulować głos admirała. Debil. Sztuczna inteligencja zniszczyła sztuczną inteligencję. Dobra, zobaczymy. A, dobra, okej. Good. No, a, dobra, muszę to przekręcić. Okej. Okay. Hey! How did you... Okej, mamy ekipę totalnych pojebów. Takich totalnie randomowe osoby, nie? Już, czekaj, idę. Szkoda czasu. No i ciekawie się zaczyna. Myślałem, że będę Vaderem sterować, ale... Chyba jednak nie. Pomyliłem się. W sumie nie wiem, czy to powiedziałem. Konkretnie. Daj mi, ja sobie postrzelam, no weź! Daj! Tak, już się ogarnęli, że uciekamy. Nigdy nie dojdziemy do naszego statku. No jeszcze nam pozamykali te... Musimy znaleźć przywódcę mojego klanu. It will help her find you. Aha, tylko tak możemy się wydostać z Mustafaru. I'll hold them off! Find the priestess! Seize your only hope! We gotta move! The elevators are going into lock there. The only route is via these private chambers above. Lecimy do przywódcy. But it can't be worse than this, right? Chyba gorzej być nie może, nie? Sitting Bloggins in here. We'll have to find another way out. I can't override the controls. Can you try? Okay. It's working. That's it. The hatch is opening. Dobra. Otworzyła się klapa. Okay, there's a ladder up here. Do you see a catch release? Do you see catch release? Wait. A ja mam tutaj jeszcze coś zrobić? A, dobra, okej. Okay. Jezu, to jest skomplikowane. Follow me.
Well, I guess the only way is up. Scrag it, I hate heights. Well, this is humiliating. If you'd upgraded my repulsor lift module, I wouldn't have to drag myself up like a meatbag. Fajnie, że są elementy parkouru, ale szczerze wolałbym już jakąś walkę. Hey, looks like we could climb up here. Word of advice. Dobra. Best not to look down. Ogólnie tutaj właśnie żadnych znajdziek nie ma. Ogólnie każdy epizod to jest oddzielna gra na mojej konsoli. Ogólnie tak to właśnie działa, bez sensu. Nie można było zrobić jednej gry i po prostu przyłączać między epizodami. Bez sensu. O Boże, tego nie to gówno. No. Też tego nie lubię. O, ho, 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 ho. Mamy ten. Miecz świetlny. Ale czy to nie jest... O! Ej, to jest pokój Darth Vadera. A nie! Okej. Boże... Ej, jak to... Jak to działa? Halo, proszę was. No, możesz! No, możesz się nade mną nie znęcać. Okej, nie wiem czemu nie mogę go uderzyć. Kurde! Sądziłem, że jeszcze raz będzie. Helikopter leci. Okej. There's no time to celebrate. I found a way out. Yes. Okay. Mamy wyjście. No, powiem wam, że to nie wygląda zbyt ładnie. To nie wygląda zbyt pięknie. Nie wiem, może na wersji PC-owej to lepiej wygląda. Wcale bym się nie zdziwił. Kurde. Lepiej są nie spaść. Okej, tutaj jest wentylacja. Nad nami. No i dobra, i musimy wejść trochę wyżej. Ej, 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 ej. Już prawie złapałem tamto. Ej, what? Okej, dobra. Nie byłem zwrócony w stronę kamery. Dobra. A, dobra. No, po części to jest piękne. No, ale troszeczkę mija się to z koszmarami. Dobra.
powinno być otwarte, niby. Albo nie, ja muszę sobie pociągnąć dźwigienkę. Nie, nie lubię tak chodzić. Wolałbym normalny chód, wiecie, że trzymam sobie przycisk move i idę do przodu, a jak chcę, powiedzmy, no, skręcić, no to klikam X i kółko, nie? Dobra. To też? Dobra. Trzeba było to rozgrzać. Jezu, ja tu nic nie widzę. Ciemno jak w dupie. Kto to jest? Black Bishop? Nie mam takiej wątpliwości, że taka moc jest ze mną. To może aktywować artefakt. Dobra. Z pomocą kandydata będziemy mogli odblokować sanktuarium pani Karvax. To, co widzisz, jest właśnie na wyciągnięcie twojej ręki. Zostaw mnie. Padmę? Ani. Ha. O kurde. O, hełm zdejmuje. What? What? Coś niesamowitego się zdarzyło. Jestem w ciągu. Nie zostałem do tego zaprogramowana. Wszystko w tym miejscu jest złe. Musimy się stąd wydostać. No way. Dobra. Wolałem tak sobie zejść na szybko. Okej. Jeszcze raz to powiedział Willip. Musicie znaleźć przywódcę mojego klanu. Jest na dole w jaskiniach. On jest jedyną opcją, abyście się stąd wydostali z tego Mustafaru. Czy jest jakaś inna wersja tego planu, która nie kończy się naszą śmiercią? Kapitanie, cokolwiek się stanie, cieszę się, że mogłem spędzić z tobą czas. To był dobry czas. O, czy coś w ten deseń. Wow. Popatrz na to. Spójrz na to miejsce. Widać, że imperialsi czegoś tutaj szukają. Ok,
Okej, musimy iść do jaskiń. Jak znajdziemy przywódcę? O, tam jest klif. Czy tam, no, platforma. Czekajcie. Zaraz do was wracam. Dobra, słuchajcie, jestem z powrotem. Chciałem sobie sprawdzić, ile do końca tego epizodu, czy mi się opłaca tutaj kończyć, czy nie. Ale nie, nie opłaca się, bo zostało dosłownie 10 minut. A, dobra. Dobra. Trzech padło. Nie powiem, fajne to jest, ale mimo wszystko wolałbym się ruszać, a nie stać w miejscu i być nawalany. Na Jedi nie przystoi, ale no i tak musimy naszego droida chronić, więc... Baaa! Epilepsji nie dostańcie przeze mnie. Jezu, co to jest? Jakiś starożytny zamek. A, przed Republiką to jeszcze było. Kilka tysięcy wieków temu. No ale czemu tak bardzo Vaderowi na tym zależy? Właśnie, to też... Może to jest jakiś zamek Sithów starożytny właśnie. Nigdy nie wiadomo. Zaraz się okaże. Ogólnie właśnie ostatnio oglądam Akolitę, który właśnie dzieje się w czasach pre-republikańskich. No i ogólnie skończyłem na odcinku, gdzie się skończyło na tym, że mieli pokazać nowego Sitha. Ale... No jeszcze nie obejrzałem tego odcinka, jest już dostępny. No, mamy komitet powitalny. Mam nadzieję, że przywódca się zjawi. Tu jakieś murale czy coś, freski. To tam się świeci? To musi być ona. Lady Carvax. Za tobą. Będę za tobą, kapitanie. Może ty pójdziesz pierwszy. Ej, to jest ten. Black Bishop. Ślepa jesteś? To jest Black Bishop. Ten, co był z Vaderem. Nie, nie. Okej, to sorry. Bardzo podobne ubranie miał. Może nawet takie same, ale... Czy jesteś... Vilip kazał nam ci to dać. Czy pomożesz nam uciec? Nie mamy dużo czasu. Muszę pomóc ci zrozumieć. Czy ja dostanę moc Jedi? W naszym świecie kiedyś Mustafar był zielony. Po prostu uciekał z życia. Lady Corvax była tutaj ze swoim mężem Dorwinem
Jasna gwiazda była naszym najświętszym miejscem. No i ta energia opanowała naszą planetę. Pewnego dnia nasz świat został zaatakowany. Fajnie się dowiedzieć o Mustafarze, bo nie kojarzyło mi się, że żeby coś takiego było. Lady Korvac's husband fell in battle. Lady Korvac, znaczy no, mąż Lady Korvac umarł w walce. Pokradła jasną gwiazdę, wierząc, że dzięki temu odzyska życie swojego męża, ale stworzyła silnik Eonu. I właśnie zredukowała nasz świat do takiego zniszczenia, jakie właśnie widzisz. Jasna gwiazda jest schowana pod nami, gdzieś właśnie w sanktuarium Lady Korvac. Potrzebuje... Vader tu jest... Co? No dobra. Pomóż odzyskać Gwiazdę Śmierci. Znaczy no, czy tam zniszczyć ją. Wait, retrieve the bright star? Oh, hold on, that wasn't the deal. No. No, okoliczności się zmieniły. And our future is in your hands. A, i nasza przyszłość jest w moich rękach. To los cię wybrał. O, dziękuję, świetnie. Dziękujemy. Wiesz, co ja bym chciała? Chciałabym jakoś dużo przeznaczenia, losu. O, cholera. To nie nasza Nie ma czasu na... wymówki. Take the artifact key. Open the sanctum lock now. Okej. Musieliśmy aktywować to sanktuarium. Co jest? What the hell? Chyba wiem, w czym działało Ninja Theory, na pewno w walce dynamicznej, ponieważ Ninja Theory jeszcze robiło Hellblade'a na VR-a jedynkę. Możliwe, że też wam kiedyś pokażę, bo będzie na tym. Jest na Steamie, więc jak już dostanę ten adapter, okej, nie wiem, dlaczego to się nie zablokowało. Zmęczyła mi się ręka trochę, nie powiem. Wait, ała, walnąłem się w stół. Ała!
Dobra, lecimy dalej. Okej. O! Wejdę się do niego wziął. What? You have acquitted yourself well. I will not be denied. Nie mogę zaprzeczyć. Pomożesz nam rozszerzyć, znaczy no, znaleźć jasną gwiazdę. Chodź za mną, a cię poinstruuję. Cię poprowadzę, o. Jeśli potrzebujesz, znaczy będziesz potrzebować mocy, aby przeżyć tą ścieżkę. Ale się namachałem. Dobra, ale powiem wam szczerze, że nie był zły taki ten epizod. Bo właśnie opinie są mieszane. Niektóre są aż tak negatywne, że na przykład 2 na 10. Niektórzy jednak już 8 albo 9 na 10, więc to różnie bywa. Dobra, ja to sobie zatrzymam. Słuchajcie, z tego odcinka to by było na tyle. Na następnym odcinku sobie zaczniemy epizod drugi. No i jeszcze następny będzie epizod trzeci. Tak więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Vader Immortal a Star Wars VR Series.